Nowa kampania informacyjna nowego rządowego programu Polski Ład. Dziś premier Mateusz Morawiecki odwiedził Małopolskę. Z jednej strony mówił o wspieraniu przedsiębiorczości, z drugiej o inwestycjach infrastrukturalnych. Polski Ład to dla przedsiębiorców i dla pracowników wspólny mianownik. To można powiedzieć wygrany, wygrany. Win-win. I to, I to jest filozofia jednocześnie Polskiego Ładu dla przedsiębiorców. Kwota wolna do 30 tysięcy oznacza pracę bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. Łatwo policzyć 30 podzielić na 12. Kwota wolna do 30 tysięcy oznacza jednocześnie, że jeśli ktoś zarabia 3000, 3,5 czy 4 tysiące złotych, a to jest ogromna większość polskich pracowników, to znaczy, że za znaczną część swojej pracy państwo nie odciąga podatku, nie zabiera podatku. Czyli Taki ruch w kierunku zwiększenia płacy netto dla pracowników jest czymś, co zwiększa motywację do podjęcia pracy. A to jest z kolei bardzo dobre dla przedsiębiorców, którzy potrzebują pracowników jak najlepiej zmotywowanych. W ciągu drogi krajowej 75 powstaje piękny most w Kurowie niedaleko Nowego Sącza. Dla nas, patrząc z perspektywy wdrażania projektów inwestycyjnych Polskiego Ładu, to jednocześnie most, który tworzy nowe perspektywy. To właśnie dzięki takim konstrukcjom, zresztą wyjątkowym, tylko kilka takich mostów w Polsce jest, o takiej konstrukcji, o takiej metodzie budowy Ekstra Dost, to jednocześnie gwarantujemy zwiększone możliwości dla przedsiębiorców, zwiększone możliwości gospodarcze dla całego regionu, dla pięknej sądeckczyzny, na której się znajdujemy. Rekordowe zyski notuje Orlen. 4 miliardy 116 milionów złotych po pierwszym półroczu. To prawie 2 miliardy złotych więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W drugim kwartale PKN zanotował wzrost sprzedaży oleju napędowego o 12%, benzyny o 15% oraz paliwa lotniczego jet o 119%. Zdaniem prezesa firmy Daniela Obajtka wyniki dowodzą, że wizja silnego multienergetycznego koncernu opartego na kilku obszarach działalności jest spójna, skutecznie realizowana. I w pełni odpowiada na współczesne wyzwania branży. Już prawie ćwierć miliarda złotych trafiło na konta rodziców i opiekunów w ramach programu Dobry Start. Pieniądze te obejmą ponad 200 tysięcy dzieci. Od 1 lipca tego roku wnioski o 300 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Służy do tego portal Puezus, Bankowość Elektroniczna lub portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. 28 miliardów złotych po czerwcu. Tyle wyniosła nadwyżka budżetu państwa. Jak podało Ministerstwo Finansów w okresie styczeń-czerwiec wykonanie dochodów wyniosło około 234 miliardów złotych i było wyższe około 36,6 miliarda złotych. To więcej 18,5% wobec wykonania w okresie styczeń-czerwiec 2020. Resort dodał, że dochody z VAT w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 101,6 miliarda złotych i były wyższe około 23,2 miliarda złotych to jest o 29,6% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przemyt 600 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, przewożonych w specjalnych skrzyniach imitujących palety z deskami udaremnili funkcjonariusze podlaskiej kas na przejściu granicznym z Białorusią w kuźnicy. Wartość kontrabandy oszacowano na 9 milionów złotych. Gdyby papierosy trafiły na rynek, straty skarbu państwa mogłyby wynieść 14,5 miliona złotych. Kierowca 28-letni Białorusin został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Dodajmy, że za tak duży przemyt papierosów grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat. Ruch na kolei coraz większy. W ubiegłym miesiącu pociągami w Polsce podróżowało ponad 21 milionów pasażerów, czyli ponad 45% więcej niż przed rokiem, podał UTK. Przewieziono też blisko 20 milionów ton towarów, co oznacza wzrost o 13,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Według danych urzędu w pierwszym półroczu tego roku kolej wybrało nieco ponad 97 milionów pasażerów, a średnia odległość przejazdu wyniosła 60,5 km. 4,5 miliarda złotych. Na taką kwotę w pierwszej połowie tego roku branża leasingowa udzieliła łącznego finansowania. To wzrost o 36,2% rok do roku, podał Związek Polskiego Leasingu. W ocenie związku to pierwszy tak dobry wynik sektora leasingowego od końca 2018 roku, kiedy wartość rynku przekroczyła pułap 82,6 miliarda złotych. Przez kolejne dwa lata sektor leasingowy notował ujemne dynamiki, które zostały przełamane obecnie. Drożej u naszych zachodnich sąsiadów inflacja w Niemczech przekroczyła w lipcu granicę 3%, pierwszy raz od sierpnia 2008 roku. Ceny konsumpcyjne były o 3,8% wyższe od poziomu z tego samego miesiąca ubiegłego roku, podał Federalny Urząd Statystyczny na podstawie wstępnych obliczeń. Ekonomiści spodziewali się w lipcu wyniku na poziomie 3,3%. Tymczasem prezes Bundesbanku Jens Weidmann spodziewa się, że do końca roku inflacja może zbliżyć się nawet do 5% pisze dziennik Handelsblatt. Amerykańska gospodarka nabiera tempa. Produkt krajowy brutto wzrósł w drugim kwartale o 6,5%. Podało tamtejsze Ministerstwo Handlu. Oznacza to, że amerykańska gospodarka odrobiła straty spowodowane pandemią. Tempo wzrostu było jednak niższe od spodziewanych 8,5%. Wzrost to m.in. efekt uchwalonego w marcu wartego 1,9 miliardów dolarów programu stymulacyjnego. Dodatkowy impuls mogą dać dwa nowe pakiety inwestycji w infrastrukturę oraz m.in. w edukację. Edukacji i służby zdrowia planowane przez Kongres. Optymistycznym prognozom zagraża jednocześnie szybko pogarszająca się sytuacja epidemiczna, związana z szerzeniem się wariantu Delta oraz wzrastająca inflacja, która jest obecnie na poziomie najwyższym od 13 lat. Pogodowe piekło we Włoszech. Turyści wybierający się na Półwysep Apeniński muszą się pilnować. Temperatura w weekend ma wynieść nawet 45 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie na Sycylii. W niedzielę na północy Włoch spodziewane są intensywne burze połączone także z gradobiciem. Podobnie było już w połowie lipca. Poszczególne regiony liczą się z milionowymi stratami.